Dwie minuty pozostały do godziny siódmej. Przypominam, że to piątek, piąteczek, piątunio, tak to się mówi, więc weekendunio przed nami, chociaż ostatnio tych weekendów, no może ostatnio nie, ale wakacyjne były przecież urlopy długie, no i ten długi weekend poprzedni, w ubiegłym tygodniu, związany ze świętem, 15 sierpnia. A teraz taki normalny weekend i to może już trochę nerwowy, bo zbliża się 1 września w tym roku, to 4 września, bo wtedy wraca się do szkoły, a jeżeli ze szkołą nie macie nic wspólnego, no to weekendujcie spokojnie dalej, słuchając Radio Plus, oczywiście za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Radio Plus Bydgoszcz. Reklama. Zaczynamy powakacyjne odświeżenie szafy z Zalando. Stylizacje na nowy rok szkolny i pourlopowy powrót do pracy są teraz w niższych cenach. Odkryj ekstra kod rabatowy na wybrane ubrania, buty i plecaki. Tylko do niedzieli 27 sierpnia na zalando.pl. Mamo, tato, słyszeliście? W Marce Sport jest super promocja. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie juniorskie. Tak, i dotyczy to również produktów już przecenionych. Adidas, Puma, Reebok, Bejo, Huari i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 100 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, a ręcznik papierowy Velvet Turbo jedynie 13,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy. Po reklamie. Radio Plus Bydgoszcz. Wciąż duże utrudnienia na kolei, to po wczorajszym zderzeniu pociągów pod Skierniewicami. Epidemia nam nie grozi, uspokajają lekarze. Ponad 70 osób zakażonych legionellą na Podkarpaciu. W Tatrach trwają poszukiwania niedźwiedzia, który gonił turystów. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Walka ze skutkami wczorajszego zderzenia pociągów w Skierniewicach.